Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neoraz i zapraszam was do kolejnego odcinka z Total War Warhammer 2. W ostatnim odcinku wykonaliśmy w końcu misję dla Arkana Czarnego odnośnie jego artefaktu. W następnej turze dostaniemy grobowe ostrze Arkana, ład publiczny plus 5, siła broni pozwala na wykonywanie ataków magicznych, przychody z łupów zdobywanych po bitwie i umiejętność grobowa szarkana regeneruje przed walczących, leczy rany przed wskrzeszeniem. I to wpływa na niego i na sojuszników w zasięgu i zapewnia obrażenia od ognia. Miecz ten pali ciała ofiar Arkana, zostają po nich jedynie osmalone szkielety, zniewolone na wieczność mroczną wolą króla Liszu. Czyli dobrze się składa, taka broń z pewnością do nas pasuje. Teraz poczekamy jedną turę, żeby zregenerować naszą armię do końca i wyruszymy w kierunku Czarnej Wieży Arkana, tak mi się wydaje. Ewentualnie zostawiłbym jedną armię, która by pomagała w tym kierunku, ale nie za bardzo mi się podoba ten motyw, a będę potrzebował armii, żeby zaatakować błędnych... Chociaż czy ja chcę błędnych rycerzy atakować? Z pewnością będę chciał rozpocząć wojnę z gdzie oni byli? Z ostatnimi obrońcami. I to z pewnością. Tylko że oni są od nas silniejsi, ale powinno jakoś to pójść. Dlatego tak czy inaczej chyba będziemy musieli pójść po tą stronę, bo będziemy chcieli zdobyć księgi, ale musimy jakoś się postarać o to. Teraz takie pytanie, gdzie jest... Aha, ona dalej pływa. Myślałem, że ona zniknęła, ta księga wokół Ulduanu, która pływa. Dobrze, więc przeniosę swoje jednostki na lewą stronę. Ale oczywiście, patrzcie. Ja wiem, że ostatni obrońcy są jedną z głównych frakcji w grze, ale Hexoatl też jest główną frakcją, a ma 24 siłę. 24 siłę w tabeli. Dlaczego nam się nie trafił taki słabeusz? W sensie, że Heox mógłby mieć czwórkę, a my by... znaczy... no, a my mielibyśmy 24. Żeby nie było takich problemów. A tak to będziemy musieli się tak wyżynać przez tych ostatnich obrońców, że szok. No niestety. Dlatego tak, przesuwam moje armię w tym kierunku. I drugą armię też bym chciał przesunąć. Może na razie nie będziemy ruszać tamtych typków, to pójdziemy w tym kierunku. Może pójdziemy do Bel Aliad. Czekajcie, czy błędni rycerze dadzą mi w końcu to przejście? Bow before the rightful lords of the realm and I'll hear your demands. Dostęp wojskowy. Nie chcą. Nie wiem dlaczego. Aj, już nie chcę sobie na razie zrobić z nimi problemu, więc bym poszedł na tych typków tutaj. To bym stanął gdzieś tutaj. Mhm. I potem po prostu zaatakujemy Czarną Wieżę od razu. I tak będzie logicznie. Tutaj poczekamy chwilkę. No i co? Na razie musimy czekać i zdobyć więcej przychodów. Interesujące, na Garont i Mroczny Zakon stworzyły Lisojusz, czyli Morati i Malekit teraz razem stoją przeciwko nam. Wypowiedziano wojnę, Sabbat, Clarkaron. No dobra, weźmy tego naszego nehekarańskiego typka.
i spróbujmy zaatakować. Ale to w następnej turze, bo chcę w końcu odblokować sobie rytuał. I teraz tak. Mojemu bohaterowi przyda się kolejny poziom, to pójdę może w niezłomną wolę. Ewentualnie dalej w zabójstwa i w garnizony. Dobrze, mamy w ogóle odbudowane naszą armię. Więc pójdziemy tędy. Ale jeszcze jedno. My nie mamy jakieś... Nie, żadnego przyspieszenia nam ruchu w mapie nie mamy. Więc pójdziemy w tym kierunku tędy. Widzę, że Heoks zaatakował tych typków. I to nie jest niebyle kto, bo tutaj jest sam ten Gostek. No nie wiem, czy oni w następnej turze nie podbiją tej czarnej wieży. Ewentualnie od razu byśmy w nich wtedy poszli. I byliby od razu osłabieni. A my nie zdążymy się tam dostać w najbliższe tury. Żeby... Będziemy potrzebowali dużo tur, żeby się tam dostać, niestety. Ewentualnie z nimi stoczymy wtedy bój. Od razu na początek zniszczylibyśmy tego główne siły tego typka. To też byłoby zawsze jakiś układ. Ale potrzebujemy do tego arkana. Niestety. Dobrze. Ja bym jeszcze chciał... Za mało funduszy dalej mam. No potrzebuję więcej kasy, bo chcę pobudować więcej trzypoziomowych koszar, czyli królewskie koszary, bo potrzebuję więcej straży grobowej dla tej armii. Kapłan Lisz. Dobrze. Chcę kapłana Lisza Nehekary. Wytrawny czarownik. Spryt. Trzeci poziom. Ja bym poszedł od razu w to. Jeden punkcik i jeszcze bym chciał to. O, bo to jest fajne. To wskrzesza martwych wojowników, znacząco regeneruje życie i leczy ich przed wskrzeszeniem. To jest taka fajny i to tak jakby uzdrowiciel dla królów grobowców, więc pasuje mi. Możemy dać mu też zbroję i dać różdżkę uziemienia. To też fajny pomysł. A temu byśmy dali tą zbroję. Przydadzą mu się artefakty z pewnością. No i dobrze. Niech na razie tak pozostanie. My potrzebujemy więcej złota. Niestety nie zdążę ustawić moich armii w ten oto sposób, w jaki bym chciał. Oni mają bardzo dobre stosunki z tymi. Pakt o nieagresji mają.
of Boetonia. No mam nadzieję, że jeżeli wyzwę na pojedynek tych, to ci błędni rycerze mi nie wjadą w plecy, bo będę płakał. Co jeszcze chciałem zrobić? Aha, tym nekrotekiem. Mam nadzieję, że nie zginie. A jak zginie, to trudno. Ale, aha, właśnie, jeszcze chciałem sprawdzić. Bo ci zrobili konfederację. I patrzcie, mają siłę 1. Wiedziałem, że Nagaron będzie miał siłę 1. Malekit. A teraz jeszcze jak zrobił konfederację ze swoją matką, to już w ogóle. Ale patrzcie, z iloma on frakcjami ma wojnę. Strasznie dużo ma wojen. A jeszcze jestem pewien, że zrobią w końcu konfederację z tymi. Z Beachem Kane'a. Jestem niemal pewny, że tak zaraz odwalą. Dopiero w następnej turze będę mógł to zrobić. Dostępne ulepszenie. Aha, badanie. Bo już mamy tego naszego Lisza, to ja bym chciał pójść w... Z dużymi przeciwnikami. Dla Rydwanów. To mam. Dla grobowych skorpionów. To ja bym poszedł w ten szał dla Ustabi. To się przyda dla naszego Arkana. Jakie mam jeszcze misje? Poszukiwania. No tego jakoś w ogóle nie mam jak zrobić. Niestety. Bo w ogóle nie ma zrujnowanych osad ze skarbami. Trochę słabo to jest zrobione moim zdaniem. Mam nadzieję, że nie wjadą mi w plecy. Znaczy w plecy, że jakoś to pójdzie. Ważne, żeby Arkan przedostał się tutaj. Tylko niestety muszę zrobić takie koło. Śmieszne. O, na razie nie zniszczyli tej czarnej wieży Arkana, czyli może być dosyć fajnie. Mam więcej czasu, żeby podejść Arkanem. Badane sekrety. Ja widzę, że tutaj błędni rycerze chcą się też wymieszać. Nie podoba mi się to za bardzo. Chcę dać Herald Rasetry tutaj, czyli ten szał dla jednostek ustawi z wielkimi łukami, bo mamy 3 jednostki. Oczywiście teraz mamy szał na wszystkie jednostki, bo mamy ten buffik. Interesujące. Już nie mamy tego buffa? Dziwne. Przygotowany szał. Interesujące. Bo w ogóle nie widzę, gdzie to jest, ale wydaje mi się, że to za niedługo minie. Bo to było jakieś takie... Tutaj zdobyliśmy, co nie? Tutaj była taka wyspa. Interesujące. No zobacz, jak nie będzie miniało, to wtedy zrezygnuję z tego totemiku. Summon them.
Dobra, niech stanie sobie tutaj. I zrekrutuje jeszcze... A niech będzie jeszcze jedna taka jednostka. Jeźdźców. Chociaż jeszcze my jeźdźców potrzebujemy. A niech będzie. Dobra, Arkan jest coraz bliżej, za dwie tury będziemy mogli w końcu się wmieszać w ten spór. O, Nagarond jest tu w końcu. O, widzicie, i to siła z, i to armia z Malekitem. To w ogóle jest ciekawie. Ile on ma w ogóle artefaktów? Maska śmierci. Odporność fizyczna 10, a atrybut budzi strach i wywołuje terror. Dla Malekita to jest chyba głupie, szczególnie, że on ma tego smoka. No, to jest głupi amulet dla Malekita. Bo przecież on chyba ma oryginalnie chyba budzi strach, a ze smokiem ma ten terror, więc takie bezsensowny zabieg, ale... Może potem mu zmienię, może nic lepszego nie ma dla niego. A chciał ten 10% dać dla niego odporności fizycznej. No i znowu mi się nie udało, niestety. Dowolną... Nekrotektem. No dopóki on nie zrobi czegoś porządnego, to nic z tym nie zrobię. Okej. I teraz tak. Chciałbym to ulepszyć do królewskich koszar. Dobrze. Coś tu jeszcze jest, co bym chciał zrobić. Na razie nie. No to kończymy turę. Aha, dostępne badania. To teraz pójdziemy w kolejną dynastię. Dla jednostek kawalerii, dla jednostek łuczników. Gnilce, grobowe skorpiony, grobowych łowców. Dochód tutaj by był, a tutaj by było rozwój plus 10. Oba mi pasują w sumie. Ale mam trochę więcej łuczników, więc chyba pójdziemy w to najpierw. Mhm. Niech się bada. Armia mi się buduje i kończymy turę. No i zdobyli czarną wieżę Arkana, co mi się nie podoba. O, widzę, że wygnańcy Nehenka wypowiedzieli wojnę Nagarondowi. Fajnie. Szczególnie, że oni mają dosyć wysoką siłę, 13. Chociaż może być kiepsko.
Z Malekitem nie będę zadzierał, ale bym chciał przeprowadzić to jeszcze raz, uszkodzenie murów. I znowu porażka, super. Dodatkowe wyłomy. Specjalista. 6%. No co mi da ten 1%, ale chyba widzę, że muszę w to pójść. Pancerz, odporność na pociski, przebicie pancerza, atak w zwarciu. To mi nie pasuje, więc chyba rzeczywiście pójdę w te rzeczy. On ma potem jeszcze fajne ulepszenia dla tych ustabi. Dobra, to niech na razie tu stoi, będziemy próbowali rozbić te mury. Chyba, że na Garon się wprosi. Oni nie podpisali żadnego paktu jeszcze? Nie. Okej. Tak to ma wyglądać i mamy 3 pełne armie. Gotowe do ataku. Tu muszę oszczędzać jeszcze pieniążki, ale moglibyśmy pójść w... Tu mamy fajny budynek w ogóle, z tego co widzę. Ale co ciekawe, nie możemy... Aha, bo to w Gorgazyn jest... Ajajaj. Dobra, to na razie to zostawiamy. W ogóle jak to wygląda u nas w... Wielka Pustynia ma ogólnie problemy ze sobą. I to bardzo. Musimy chyba wybudować... Większy poziom jej, bo za jak tak dalej pójdzie, to w końcu będzie wybuch buntu. No, musimy to zrobić. Wybrzeże Arabii. Na razie nic więcej z tym nie zrobimy. I zaatakujemy tą armię następną. Tym i tym. I to będzie nasza główna armia uderzeniowa. Szczególnie, że ci stracili trochę jednostek. Mam nadzieję, że nie zdążą się dorekrutować. Przez tą jedną turę. I to będzie dobre posunięcie, bo od razu ich złapiemy. Patrzcie, oni mają tylko 16 jednostek i jeszcze zostali mocno poturbowani. Oczywiście trochę się zregenerują teraz, tak? Ci. Ale ogólnie nie jest źle. Jeszcze murów nie będą mieli. Ba. Będzie dobre.
frightened. I do not harm those I have use for. Zerwali ze mną pakt o nieagresji. No szkoda. Za garść srebrników. Celem istnienia kapłanów liszów jest wierna służba swojemu władcy w życiu pozagrobowym. Zdrada powinna być dla członków ich zakonu największym bluźnierstwem. Lecz jeden z nich sprzeniewierzył się nam, knując razem z wrogim królem grobowców. Co powinniśmy uczynić? Już mieliśmy to. Event. Bardzo mało tu jest eventów. Koszty działania bohatera. Ale słabo. Pogrzebać go. No musimy zrobić to. Nie pasuje mi koszty. I niestety uciekł nam. Dobra, niech on postoi tutaj, a my zaatakujemy tak. Arkan nie będzie osobiście tym dowodził, ale i tak będzie fajnie. Dobra, tu mam armię wspomagającą. Tylko żeby teraz nie przegiąć. Dobra, niech to tak wygląda. I jeszcze bym chciał... Tego bym nie chciał, tego też. Tu się rekrutuje. Tu się też rekrutuje nasza armia. Może być. Możemy w końcu zrekrutować grobowe skorpiony. Dobra, to bym tak chciał zrezygnować z... tych dwóch jednostek i zarekrutować te dwa skorpiony. To będzie dobre. Oni w ogóle wezwali do pomocy jakichś Zatlanów. A to jest jakaś słabiutka frakcja, którą pewnie spacyfikowali kiedyś. No na razie nie chcą z nami traktatu pokojowego, no trudno, potem oni będą płakać, nie my. W końcu sukces, super. As loyal as I. Dobrze, i możemy w końcu przeprowadzić ten rytuał.
No i dlaczego nie mogę dalej przeprowadzić tego rytuału? Nie można przeprowadzić tego obrzędu, ten obrzęd zostanie odblokowany, gdy przewykonasz dowolną akcję nekrotektem. No to wykonałem dowolną akcję nekrotektem. I dlaczego nic z niego dostałem? To nie jest nekrotek? No nekrotek, no. Ale to jest coś zepsute, rany. Ojej. Widzę, że zaatakowali mnie. Ja tutaj chyba nie mam nawet sensu tego atakować, więc się trochę wycofam. I wycofam też się stąd. Okej. Mi to pasuje w sumie, że on się ukryje w tej swojej osadzie. Trochę nie pomyślałem, że tamta armia zostanie bez pomocy, ale nie jest źle. A tak jak powiedziałem, że komputer stanowczo atakuje takie nasze osobne armie, nigdy legendarnych lordów. Zdobądź i zajmij prowincję. O, widzicie? Jest świetnie. I patrzcie teraz. Bam. I teraz tak. Chcemy 4 wieże. I mamy już 2 armie gotowe do ataku. W ogóle to jest interesujące, że Arkan Czarny musi poświęcić 2 tury na zbudowanie tarana i tego, skoro tamte inne armie potrzebowały jednej tury, żeby wybudować 2 wieże i 1 taran, co nie? Taki trochę nonsens, ale cóż poradzić. Może dlatego, że on ma mniej jednostek ilościowo, a ma więcej takich potężnych jednostek. Też tak może być. Harvest their souls for my rights. Immortality and power. I deign to move. Erase them. Better retreat. I możemy w sumie już zaatakować nawet i bez tego, ale to by było słabe. Nagash demands sacrifice. Vanquish the meddlers. Tego tutaj nie udoskonalę, tego też. Dobra, to chyba... No i dalej nie mogę tego wywołać. Ja nie rozumiem, dlaczego tego nekroteka nie mogę przyzwać. Aha, ja sobie zapiszę, bo... wiemy, jaka ta gra jest, wredna. Nie obrazili się nas za bardzo ci nasi sprzymierzeńcy. My will be done. A spróbujmy tego zablokować. O,
O jest, w końcu ja to musiałem na armii zrobić, ale mury mi nie działały. Moc Boga Słońca, Boga Stwórcy jest tak wielka, że z jego błogosławieństwem, jeden z poddanych mu budowniczych może na rozkaz króla grobowców znieść miasto na miarę Khemri. Dobrze, sukces. Świetnie. Porządeczku, w końcu możemy przeprowadzić ten obrzęd. To w takim razie zapiszmy to. Tu jeszcze czekamy jedną turę. I dajemy... O, możemy w ogóle wybudować kolejne rzeczy, ale chcę obrzęd. Zobaczmy, jak ten typek wygląda. O, dalej jest bez maski. O, szkoda. Chciałem takiego z maską. Zadaniem tego nekrotekta jest poświęcanie swojego nieżycia dla wielkiego dzieła odbudowania zniszczonej osady. Moc tę zapewnił rytuał wielkiej inkantacji Try. I tylko to on potrafi? Chyba tak. Aha, i to jest jednorazowe. Aha. Ale to takie słabe trochę jest. Ale to i tak będzie fajne, wypróbujemy to sobie. Tak czy inaczej... tak czy inaczej, chcę zakończyć dzisiejszy odcinek. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku, bo nie ma sensu tego przedłużać i tak już dostatecznie długo to trwa. W następnym odcinku spróbujemy wykorzystać tego nekrotekta, żeby zakolonizować te elfie ruiny. One dają chyba dosyć dużo przychodu z tego, co pamiętam. I pójdziemy, zaatakujemy w końcu Czarną Wieżę, zdobędziemy ją, zdobędziemy nową stolicę i zniszczymy Kroggara. I mocno osłabimy tą armię. Mhm. I potem pójdziemy mocno na nich i będziemy próbowali odzyskać nasze księgi Nagasha z ich rejonu. Na przykład jedna jest tutaj. Więc do zobaczenia i cześć.